miłość do świata. Miłość do świata jest zagadnieniem, które jest w przypadku Lota punktem, jakim musimy się zająć. Przyjrzyjmy się nieco bliżej genezie upadku Lota. Co skłoniło Lota do opuszczenia drogi publicznego świadectwa? W życiu każdego człowieka istnieje punkt zwrotny, który pokazuje, na jakim gruncie on stoi i jakie motywy nim kierują. Tak też było w przypadku Lota. Widzialną przyczyną jego późniejszego upadku była awantura, kłótnia pomiędzy jego pasterzami a pasterzami Abrama. Kto nie idzie drogą ze zdrowymi oczyma, jak mówi Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział od 34 do 36 wersetu, i szczerymi uczuciami, łatwo potknie się o byle kamyk. W pewnym sensie nie jest to ważne, co jest pozorną przyczyną zejścia z prostej drogi. Prawdziwy powód może zostać zakryty przed publiczną uwagą. Leży głębiej pod powierzchnią i dlatego nie jest łatwo widzialny dla wszystkich. Tkwi w tajnych zakamarkach serca, tam, gdzie świat w ten czy inny sposób znalazł dostęp. Kłótnia pasterzy mogła zostać złagodzona bez jakiejkolwiek duchowej straty zarówno dla Abrama, jak i dla Lota. Abramowi stworzyła okazję do zamanifestowania cudownej mocy wiary i moralnej wzniosłości oraz wyższości niebiańskich dóbr nad ziemskimi. Dla Lota natomiast stała się świetną okazją do ujawnienia daleko posuniętej światowości, jaką jego serce wypełnione było po brzegi. Kłótnia pasterzy nie zrodziła wiary w sercu Abrahama ani światowości w sercu Lota, lecz jedynie objawiła to, co było w sercu obydwu. Kłótnie, nieporozumienia i rozłamy mają również miejsce w Kościele Bożym. Dla wielu stają się one powodem zgorszenia i upadku. Wierzący tacy w ten czy inny sposób zawracają do świata. Całą winę za swój stan przypisują nieporozumieniom, które w rzeczywistości były niczym więcej jak tylko instrumentem służącym do objawienia rzeczywistego stanu ich duszy i dążeń ich serca. Gdy świat zagości raz w sercu, znajdzie się i droga, którą można do niego skutecznie zawrócić. Nie świadczy to o wysokiej moralnej i duchowej pozycji, gdy narzekamy na ludzi i okoliczności, podczas gdy korzeń zła tkwi właściwie w nas samych. Doprawdy smutny jest widok braci kłócących się w obecności Kananejczyków i Peryzyjczyków. Nasza mowa powinna być: niechże nie będzie sporu między mną a Tobą. Jesteśmy przecież braćmi. Dlaczego Abraham nie wybrał Sodomy? Dlaczego spór nie pchnął go w szeroko otwarte ramiona świata? Dlaczego nie stał się dla niego przyczyną upadku? Dlatego, że patrzył na wszystko z perspektywy Bożej. Jego serce równie łatwo mogłoby się zachwycić obfitymi w wodę równinami jak serce Lota, ale on nie pozwolił, aby ono dokonywało wyboru. Najpierw pozwolił wybierać Lotowi, a potem pozostawił Bogu wybór za niego. Była to niebiańska mądrość wiary. Pozwala Bogu wyznaczyć dziedzictwo, pozostawiając mu również objęcie go we właściwym czasie. Wiara może powiedzieć: część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Księga Psalmów 16:6. Zrodzony na nowo człowiek, kierowany tą wiarą, niewiele się zastanawia, w jakim miejscu przypadnie jego dział, gdyż przez wiarę wie, że zawsze znajdzie się on w miejscach uroczych, a to dlatego, że Bóg jest tym, który go wyznacza. Mąż wiary może z całkowitym spokojem pozostawić wybór mężowi oglądania. Potrafi powiedzieć bez odrobiny żalu, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Jakiż piękny obraz bezinteresowności i moralnej wzniosłości. Człowiek naturalny mimo swoich pragnień i daleko posuniętych roszczeń nie wyciągnie nigdy swej ręki po skarb wiary. Będzie szukał swego działu w zupełnie przeciwnym kierunku. Wiara trzyma swój skarb tam, gdzie ciało nawet w najśmielszych marzeniach nie próbowałby go szukać. Nie potrafiłoby się nawet do niego zbliżyć. Nawet gdyby chciało i nie chciałoby, nawet gdyby mogło. Tak więc wiara w całkowitej pewności, spokoju i godnej podziwu bezinteresowności może pozostawić wybór ciału. Co uczynił Lot, gdy miał wybierać? Za miejsce swego pobytu obrał Sodomę, miejsce, nad którym już wkrótce wybuchnąć miał sąd Boży. Dlaczego dokonał tak nieszczęśliwego wyboru? Ponieważ patrzył na zewnętrzny wygląd, nie zaś na prawdziwy charakter i przyszły los tego miejsca. Prawdziwy charakter Sodomy można by określić jednym słowem – zło, a jej przyszłość słowem sądy, zniszczenie ogniem i siarką. Może ktoś powie, przecież Lot o tym nie wiedział. Możliwe, że nie. W tym nie różnił się niczym od Abrama. Bóg o tym wiedział i gdyby Lot powierzył Bogu wybór swego dziedzictwa, to Bóg z pewnością nie wskazałby mu miejsca, którego unicestwienie już postanowił. Jednak Lot sam podjął decyzję i zupełnie przeciwnie Bożej opinii uznał Sodomę za stosowne miejsce pobytu. Jego oczy ujrzały obfite w wodę równiny, które przyciągnęły jego serce. Już chwilę później rozbijał namioty aż do Sodomy. Tak postępuje człowiek cielesny. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Drugi list do Tymoteusza 4:10. Pisał apostoł Paweł. Lot opuścił Abrama z tego samego powodu. Opuścił miejsce świadectwa, wkraczając na teren podlegający sądowi.